Po czwartkowej burzy śnieżnej warstwa śniegu w mieście miała grubość 55 centymetrów. W piątek ciągle jeszcze padało. I napadało jeszcze więcej śniegu. Teraz warstwa śniegu ma już głębokość 84 centymetry. Ile śniegu spadło w piątek? Spójrzmy na ten rysunek albo wykres. Pomoże nam on wyobrazić sobie, co się wydarzyło. No to po kolei. Po burzy w czwartek głębokość warstwy śniegu wynosiła 55 centymetrów. Na tej podziałce to będzie tutaj. Tyle napadało śniegu w czwartek. Taka wysoka była warstwa śniegu po czwartkowej burzy śnieżnej. Ta głębokość to 55 cm. Ale śnieg padał dalej. I teraz w mieście głębokość warstwy śniegu to już 84 cm. Na tej podziałce to będzie tutaj 84 cm głębokości warstwy śniegu. I pytanie brzmi, ile śniegu spadło w piątek? Czyli chodzi o to, żeby obliczyć, jaka jest grubość tej warstwy śniegu. To jest śnieg, który spadł w piątek. Znak zapytania centymetrów. Jak to obliczyć? Zacznijmy może od zapisania tego, co wiemy. Wiemy, że 55 cm dodać to, co potem napadało, obojętnie ile to jest, zapiszmy znak zapytania centymetrów, tyle spadło w czasie burzy śnieżnej w czwartek, dodać to, co spadło w piątek, nie wiemy ile dokładnie to jest, dlatego znak zapytania, to się równa grubość końcowej warstwy śniegu. To się równa 84. I musimy obliczyć, ile to jest ten znak zapytania. Można to zrobić tak. Jeżeli 55 dodać znak zapytania równa się 84, to to oznacza, że 84 odjąć 55 równa się znak zapytania. Można to sobie wyobrazić tak. Jeżeli to jest cała warstwa śniegu, która napadała przez wszystkie dni, przez czwartek i piątek, to jeżeli zabierzemy z niej to dolne 55 cm, to zostanie to górne znak zapytania centymetrów. Bo różnica pomiędzy 84 i 55 to dokładnie to, co spadło w piątek. Różnica pomiędzy 84 i 55, no to obliczmy ile to jest. 84 odjąć 55. To się będzie równało znakowi zapytania. Zaczynamy od jedności. 4 jedności odjąć 5 jedności. Nie bardzo wiadomo, jak to obliczyć bezpośrednio, bo 4 jest mniejsze od 5. W takim razie pożyczmy z wyższego rzędu, z rzędu dziesiątek. Zabierzmy jedną dziesiątkę, wtedy zamiast 8 dziesiątek będzie 7 dziesiątek, a tę zabraną dziesiątkę dodajmy do 4 jedności. 10 dodać 4 równa się 14. Teraz już możemy odejmować bez większych problemów. 14 jedności odjąć 5 jedności to 9 jedności. 7 dziesiątek odjąć 5 dziesiątek to będą 2 dziesiątki. No i nasza zagadkowa grubość piątkowej warstwy śniegu wynosi 29 cm. Ta warstwa śniegu ma grubość 29 cm. I możemy to sprawdzić. 55 dodać 29 równa się, to rzeczywiście równa się 84. Zachęcam Was do samodzielnego sprawdzenia wyniku przy pomocy tego dodawania. Ile centymetrów spadło w piątek? 29 cm. Ważne jest w tego typu zadaniach, żeby wyobrazić sobie całą historię, która się tutaj pojawia. Co się po kolei dzieje? Potem można narysować sobie wykres, rysunek albo szkic i rozpisać równania albo wzory, które całą historię opisują. Zapisać to, co wiemy przy pomocy liczb. Jak już to wszystko zapiszemy, to wyznaczamy z równań niewiadome, czyli te wartości, których nie znamy.